Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu pod Zorzą. Dzisiaj Q&A, czyli odpowiadam na wasze pytania. Zapraszam. Witajcie w Domu pod Zorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Przede wszystkim przepraszam was za mój głos. Jestem chora, jakieś tam przeziębienie mam. Także zatkany nos mam i tak dalej, ale i tak stwierdziłam, że nagram dzisiejszy odcinek. Już obiecałam ten odcinek dawno temu, więc nagrywamy. No to wskakuję w punkty. No to zobaczmy, zapisałam tutaj też dużo tych pytań. Niestety nie, na pewno przez nie wszystkie nie przejdę, ale spróbuję odpowiedzieć przynajmniej na parę pytań. No to pierwsze pytanie. Jak wspominam mój czas mieszkania w USA? Kiedy to było i co dał mi ten etap w życiu? Również w porównaniu do życia w Kanadzie i czy tęsknię za Polską? W USA mieszkałam... No, nie wiem, przeprowadziłam się tutaj już chyba jakieś 10 lat temu do Kanady, a w USA mieszkałam przez 6 lat w Missouri i jak wspominam ten czas? Wspominam go wspaniale ze względu na mój wzrost w życiu duchowym, ale również ze względu na poszerzenie perspektywy kulturowej i tak dalej. Zawsze mnie wszyscy pytają, czy doznałam szoku kulturowego w USA, dlatego że jest to zupełnie inna kultura. I powiem szczerze, że nie doznałam szoku kulturowego. Wręcz powiedziałam, że wpasowałam się jak ryba w wodę. Wiadomo, że były rzeczy, które były nowe i tak dalej. Niemniej czułam się wspaniale w Stanach. Co dał mi ten etat w życiu? Najbardziej doceniam u Amerykanów radość i taki ogólny pozytywizm w życiu. Ale również, no jest to kraj ogromny, prawda? Więc w zależności od tego, gdzie się mieszka, doświadcza się również różnych tych stron Amerykanów. Ja spędziłam dużo czasu, właśnie tak jak mówię, mieszkałam w Missouri, spędziłam dużo czasu w Teksasie i są to jednak stany zupełnie inne niż Kalifornia lub Nowy Jork. Także to bardzo zależy, gdzie się mieszka. Jakoś po prostu ludzie lekko do życia podchodzą. Nie zawsze to ma dobre strony, czasem ma to dobre strony, czasem ma to złe strony. Co do kapitalizmu amerykańskiego. Nie wiem, czy jestem wykwalifikowana, żeby się wypowiadać na ten temat. Generalnie powiem, co szokiem było, to oczywiście była służba zdrowia, dlatego że mimo, że miałam ubezpieczenie i tak za każdym razem, jak się szło do lekarza, to wychodziło się z rachunkiem za popatrzenie w gardło $150, nie mówiąc o takich podstawowych testach w laboratorium, jak na przykład tarczycy, jako że ja mam Hashimoto i niedoczynność tarczycy, za takie testy nigdy się nie wiedziało, ile się zapłaci. Czasami musiałam zapłacić $250, a raz dostałam wręcz rachunek na $600 za ten mały TSH tarczycy, który kosztuje chyba, nie wiem, 10 zł może w Polsce, ale o to akurat się ubiegałam, o obniżenie tej kwoty i tak dalej, dlatego że byłam studentką i się do tego kwalifikowałam. Co dał mi ten etap w życiu? Bardzo dużo się nauczyłam od Amerykanów, bardzo dużo również takiej jasności nabrałam co do tego, co doceniam Polakach i w Polsce, jako że w Stanach pewnych rzeczy brak w kulturze, czy nie brak, no po prostu inną mają kulturę. Jedną z rzeczy, o których już trochę wspominam, może przechodzi to przez mój kanał, jest nie oczekiwanie od rządu i od innych ludzi i instytucji pieniędzy, wsparcia, pomocy, wszelkiego rodzaju takiego podejścia, gdzie jakby rząd, jakby główną rolą rządu jest pomoc obywatelowi finansowo. W Stanach tego nie ma i nie ma tego w kulturze. Ludzie liczą na siebie i jakby traktują pracę jako ich jedyne źródło. W sensie, że nie ma jakby takich, nie ma drugiego planu B, że ktoś im jakąś zapomogę da. Według mnie wiadomo, że są sytuacje, w których te zapomogi są bardzo dużym błogosławieństwem i pomocą. U nas w Kanadzie to jest pomiędzy Stanami, trochę pomiędzy Polską. Kanada nie jest bardzo socjalistyczna, ale stanowczo bardziej socjalistyczna niż Stany. Także mamy różne, no jak to się nazywa?
no, zapomogi, zdaje się, czy takie opcje, ale no nie wiem, jakoś obywatele w Stanach generalnie się nie obrażają, że rząd im czegoś nie dał i bardziej myślą o tym, jak oni mogą zapracować na coś, jak mogą pracować więcej, aby zarobić więcej. Bardziej takie myślę, nie wiem nawet jak to wytłumaczyć dobrze. Życie w Kanadzie jest inne niż w Stanach i powiedziałabym bardzo inne. Jest to bardzo również inna kultura. To będzie bardzo takie spłycenie, więc proszę nie trzymajcie, nie łapcie mnie za słowa. Ale jakbym miała tak podsumować, czy porównać kultury w taki bardzo płaski, najprostszy sposób relacji z ludźmi, to w Kanadzie grzeczność jest najwyższą taką bardzo bębnioną cechą kulturową i dla mnie w pierwszych 2 latach to było wyzwanie, dlatego że musiałam się uczyć, jak temperować mój język i że mówienie wszystkiego, co ślina na język przyniesie, nie tylko, że nie jest dobre, nie jest dobrym świadectwem, ale jest uważane tutaj za niegrzeczne i niby mnie to frustrowało na początku, ale później zauważyłam w tym wartość, bo powiem tak, że bycie szczerym nie oznacza automatycznie bycie niegrzecznym, czy mówieniem wszystkiego, co nam ślina na język przyniesie, wszystkiego, co myślimy. Można być, i zauważyłam poprzez różne relacje w moim życiu z dojrzalszymi ludźmi niż ja, że można być szczerym i grzecznym, kochającym, czy takim szanującym, a można być szczerym i po prostu być niegrzecznym chamem. Także z czasami bycia wręcz chamską musiałam się przeistoczyć, nauczyć, jak komunikować w sposób grzeczniejszy, szanujący i dający drugiej osobie wolność, czy też takie wartość, nadające jej wartość. W Stanach natomiast to bardzo zależy właśnie od stanu, w którym się mieszka. W większości Stanach zauważyłam, że tylko pozytywne rozmowy jakby mają miejsce. W sensie, że nie zawsze da się rozmawiać o problemach. Czyli troszkę tak ekstremalnie wręcz. A czy tęsknię za Polską? Tęsknię za rodziną oczywiście, bo mam rodzinę w Polsce. Tęsknię za jedzeniem często, dlatego że wśród krajów Polska nadal ma żywność, która jest, no, jest najmniej zmodyfikowana w moim doświadczeniu z tych krajów, które ja znam, gdzie nadal można kupić jedzenie na marketach, na targach, prosto od farmera i to jedzenie kosztuje mniej niż w sklepie wiodącym jakimś tam dużym. U nas jest na odwrót, jeżeli chce się coś kupić zdrowego czy od farmera, to wszystko kosztuje znacznie drożej. Ale może sytuacja również się zmieniła, może już tak nie jest, to skomentujcie. Czy tęsknię za Polską jako kulturą? No i drugie pytanie idzie wręcz za pierwszym, czy uczę dzieci polskiego? Próbowałam z moim pierwszym synkiem i jak babcia przyjeżdżała, to było to bardzo pomocne, ale powiem szczerze, że uderzyłam w ścianę w którymś momencie, jak byliśmy chorzy i po prostu nie mogłam się jakby już, musiałam jakby zmienić moje priorytety w ciągu dnia, żeby przeżyć ten, nie wiem, parę miesięcy bycia chorym i po tym czasie jakoś już to wszystko i po tym czasie jakoś to stało się znacznie trudniejsze. Przede wszystkim mój mąż jest Kanadyjczykiem, pochodzi z Abbotsford, to jest część Vancouver na południu i musiałam po prostu tłumaczyć mu, co mówię do dzieci, albo mówić do dzieci, on nie wiedział. Po prostu było to trochę trudne. Niemniej rozmawiamy z babcią czasami przez telefon, puszczam piosenki polskie, czasami jakieś bajki polskie i książeczki polskie, także no, moje dzieci też nie są tak zupełnie nieosłuchane z polskim, ale żeby mieć taką rozmowę pełnozdaniową, to przepraszam, rozczaruję was. Chociaż jeszcze nic nie jest stracone. Trzecie pytanie, co myślisz na temat polskiego szkolnictwa?
nie przygotowałam notatek, dlatego lecę tak na spontana po raz pierwszy. Na temat polskiego szkolnictwa, co myślę? Gdy przeprowadziłam się do Stanów, jedną z tych różnic kulturowych, którą zauważyłam, to było to, że najwyższą wartością wśród takiej generalnej populacji w Stanach jest rodzina. Natomiast w Polsce najwyższą taką wartością wśród generalnej populacji i w rozmowach wychodzi na to, że jest edukacja. Dlatego powiedziałabym, że Polska ma jakby taką wyższość w pewnym sensie, jeśli chodzi o edukację, w pewnych kwestiach. W sensie, że ta edukacja jest szersza, jest bardziej wymagająca według mnie, ale w pewnym sensie zatrzymała się w kwestiach przekazu. Dlatego, że społeczeństwo się zmienia, dzieci się zmieniają i zamiast narzekać ciągle, że dzieci są głupawe teraz, bo tylko na ekranach są, cały dzień spędzają i niczego nie mogą zapamiętać i tylko na Google wchodzą, zamiast narzekać, trzeba znaleźć nowe metody i to nowe metody docierania i nowe metody i style uczenia. I to jest problematyczne, zauważyłam, dlatego oczywiście nie mieszkam w Polsce, moje dzieci nie chodzą do polskiej szkoły, ale moja siostra, kuzynka, cała moja rodzina chodzi. Także rozmawiamy o tym od czasu do czasu i z tego, co słyszę, to po prostu edukacja czy szkolnictwo się nie zmieniło od czasów, gdy ja jeszcze w szkole byłam, a mam 40 lat, już skończyłam. To jest trochę powodem takim do refleksji, dlatego że można tą samą szeroką wiedzę na wysokim poziomie przekazać w innowacyjne, kreatywne sposoby oraz biorąc pod uwagę style uczenia się dzisiejszych dzieci, dzisiejszej młodzieży. Ponieważ uczyłam w szkole przez 3 lata tutaj w Kanadzie, miałam okazję do robienia wielu kursów i takiego, jak to się mówi, rozwoju profesjonalnego, do którego byłam wręcz zmuszona. I było to dla mnie wyzwanie, dlatego że uczenie się o stylach uczenia, o stylach, o metodach przekazu i tak dalej jest pracą. Jest ciężką pracą dla nauczyciela. I nie każdy nauczyciel chce tą pracę po prostu w to włożyć, dlatego że ma wystarczająco materiału i wymagań i na głowie, żeby jeszcze się całkowicie przeedukowywać w tych kwestiach kreatywności. I ja to naprawdę rozumiem. Było to dla mnie wyzwanie, było to dla mnie trudne. Niemniej ja byłam zmuszona, dlatego że moja dyrekcja mojej szkoły miała oczekiwania i musiałam te oczekiwania spełnić w kwestii przekazu, w kwestii kreatywności i tak dalej. Było to bardzo rozwojowe i jeżeli jest jakiś nauczyciel, który mnie słucha, to mimo, że to wygląda jak dużo pracy, po jakimś czasie stało się super zabawą i stało się naprawdę bardzo taką satysfakcjonującą częścią mojej pracy, dlatego że czułam, że każdy uczeń w mojej klasie był zadbany, dostawał to, czego potrzebował i kochał szkołę. I na tym chciałam może zakończyć to pytanie, które jest naprawdę szerokim pytaniem, że dzieci w Kanadzie kochają szkołę. Naprawdę. Jak zapytasz, czy lubisz chodzić do szkoły, to naprawdę 99% dzieci powie, że kocha chodzić do szkoły, nie może się doczekać iść do szkoły. Jest to sposób edukacji, czyli nie chodzi tylko o merytorykę, chodzi o przekaz również, chodzi o rodzaj edukacji. Słuchajcie, zapomniałam dodać, więc tak sobie pomyślałam, że po drodze do szkoły synka szybko dopowiem. Szkoła w Kanadzie jest bardziej nastawiona na praktykę, czy na praktyczną stronę edukacji. W ten sposób na przykład muzyka, jako że ja uczyłam muzyki, to mogę powiedzieć trochę na ten temat. W czwartej klasie wszystkie dzieci grają na prostym flecie, w piątej i szóstej wszystkie dzieci grają na ukulele lub gitarze i w siódmej klasie wszystkie dzieci wybierają instrument dęty, aby grać w orkiestrze dętej. A potem w liceum do wyboru mają takie klasy jak praca w drewnie, gotowanie wszyscy biorą,
nauka, taka edukacja, taka harcerska, mechanika samochodowa, także to są też takie dodatkowe rzeczy, które są częścią edukacji w Kanadzie. Nie wiem, jak jest w Stanach Zjednoczonych. Ale ja też lubię konserwatywną stronę edukacji i na przykład tego mi trochę brakuje właśnie w kanadyjskim i w USA systemie, takiego prostego, podstawowego zapamiętania faktów. Nie mówię, że nigdy nie zapamiętują, ale jednak takie starodawne, konserwatywne metody myślę, że nadal mają miejsce i są wartościowe. A propos szkoły, to właśnie odbieram synka ze szkoły, więc idę. Co myślą na temat mężczyzny na cały etat w domu? Czyli, że kobieta pracuje na cały etat i mężczyzna jest w domu. Nie wiem, czy tutaj w ogóle ma znaczenie moja opinia, dlatego że każdy ma inne życie, inną sytuację i mieć opinię na temat kogoś, mężczyzny w domu, gdy nawet nie znam ich może sytuacji, a nawet gdy znam moją ich sytuację, to też nie jest moja w sumie moja sprawa, żeby... Także nie wiem, na ile mogę powiedzieć, że to jest opinia. Także jest to trudne pytanie, żeby na to odpowiedzieć. Gdybym miała to jakoś usystematyzować, to powiedziałabym, że większość mężczyzn w naturalny sposób ma potrzebę zaopatrzyciela finansowego i bycia, osiągania sukcesu w miejscu pracy, w jakakolwiek ta praca by nie była. I nie jest to moja opinia, to jest psychologia, także jeżeli idziemy przeciwko naturze, to często to po prostu nie spełza na dobrych efektach, na dobrych owocach. Także powiedziałabym, że generalnie, jeśli generalizujemy, myślę, że mężczyzna ma potrzebę zdobywania świata i zaopatrzyciela finansowego. Ale są sytuacje, indywidualne sytuacje, w których to może zupełnie inaczej wyglądać. Myślę, że na dłuższą metę, tak myślę o nie tylko o moim mężu, ale o wielu przyjaciołach i parach, które małżeńskich, które mamy w naszym życiu, i myślę, że na długą metę to na zdrowie by mężczyźnie nie wyszło, na zdrowie żonie by nie wyszło i na zdrowie dzieciom by nie wyszło. Kobiety i mężczyźni są inni. Kobiety w naturalny sposób są opiekuńcze, mają kobiecą intuicję i są po prostu stworzone inaczej, i macierzyństwo to jest coś innego niż ojcostwo. Wiem, że często mówi się o rodzicielstwie w dzisiejszych czasach. W Biblii, która jest dla mnie najwyższym autorytetem, nie ma słowa rodzicielstwo. Jest słowo ojcostwo i słowo macierzyństwo. Są matki i ojcowie. Nie ma rodzica. Odjazd, nie? Z mojego zrozumienia powodem jest to, że matki matkują. Ojcowie ojcują. To są dwie różne role. One nie mogą być, i one w Bożym designie czy w Bożym projekcie rodziny, one nie mogą, one nie są zamienialne. Bo tu nie chodzi tylko o czynności, tu chodzi o naturalne instynkty i więcej i tak dalej. Ale jeszcze raz powiem, zastrzeżenie, że są różne sytuacje i są różne sezony, i to ważne jest, żeby to zaznaczyć, że jedna nasza para znajomych obecnie, ona jest lekarką, a on jest już na emeryturze, dlatego że był misjonarzem i na emeryturę przeszedł w wieku 60 lat. I on jest ich synkiem na cały etat w domu, to znaczy synek chodzi do szkoły, ale mąż go zabiera do szkoły i potem pracuje w domu nad ich domem, bo remontuje dom już 2 lata. A ona chodzi do pracy, nie na cały etat, dlatego że sama, jak to mówi, jest to dla niej również bardzo ważne, żeby miała czas w domu z synem i jest to ważne dla jego rozwoju, dlatego pracuje 3 dni w tygodniu. Niemniej mąż jest na cały etat w domu. Czy im to super służy? Nie wiem do końca, z tego co otwarcie mówią, to jest to zmaganie. Druga para, która mi przychodzi do głowy teraz, naszych bardzo bliskich przyjaciół,
to mężczyzna jest detektywem i on musiał mieć rok wolnego ze względu na post-PTSD, czyli PTSD, nie wiem jaki jest odpowiednik polski. Napiszę na górze, jak znajdę w tłumaczeniu. Niemniej bycie w domu było dla niego naprawdę, ściągało go naprawdę emocjonalnie jeszcze niżej. Także nie wiem, wydaje mi się, że mężczyźni naturalnie potrzebują pracować poza domem. Co do systemu Fly Lady, jak dopasować ten system utrzymania domu do siebie? Fly Lady to jest system utrzymania domu, który ja stosuję i zrobiłam na ten temat całą serię odcinków. Link na górze i w opisie. Także jeżeli to jest pierwszy odcinek, który oglądasz, zachęcam do obejrzenia tej serii, jeżeli Cię ten temat interesuje, dlatego że ja wskoczę wprost w pytanie i nie będę tłumaczyć za wiele o co chodzi w tym systemie. Przede wszystkim to zależy od tego, czy jesteś na cały etat w domu, czy pracujesz na pół etatu, na cały etat, czy masz rodzinę, dlatego że to będą te elementy, które trzeba sobie wyczaić, jak je dopasować do siebie. Można w niektóre te elementy zaangażować również innych, jeżeli masz starsze dzieci lub męża. Także ja polecam najpierw sięgnięcie po te pliki do wydruku na mojej stronie internetowej, i potem przejrzenie ich i dodanie rzeczy, które dotyczą Ciebie, które są u Ciebie w domu. I potem przemyślenie, ile tego czasu mam rzeczywiście. Czy ktoś może wykonywać niektóre z tych prac, czy tylko ja mogę je wykonywać, czy tylko ja będę je wykonywać. Jeśli chodzi o rutyny, w rutynach chodzi o to, aby wytworzyć nawyki. Także rutyny nie powinny być elastyczne. Powinny być to rutyny, które podnoszą jakość Twojego życia. Twojej pracy domowej, ale również Twojego życia. Także ja zrobiłam osobny odcinek na temat mojej porannej rutyny. To było w zimie. Przygotowuję nowy odcinek na ten sam temat w tej porze wiosenno-letniej. Dla mnie rutyny to są rzeczy, które chcę, żeby stały się codziennie i są ważne, bo przynoszą owoce. Dla mnie to jest ruch fizyczny, picie wody, Słowo Boże, czas w Słowie Bożym i modlitwa. Ale również jeśli chodzi o pracę domową, to jest pranie, przygotowanie jedzenia, pościelenie łóżek, zamknięcie kuchni wieczorem, czyli posprzątanie kuchni, aby była gotowa na rano. Niezależnie czy jest chaos w domu, nie zdążyłyśmy posprzątać, kuchnia musi być posprzątana dla mnie. I to są takie rutyny, w których za wiele ruchu z nich nie ma. Następnie mamy te dni skupienia. Dni skupienia to są rzeczy, które robimy co tydzień. I jeżeli na przykład coś dla Ciebie, na przykład samochód, nie masz samochodu, albo nie jest dla Ciebie to ważne, albo nie jest problemem, żeby trzeba go sprzątać co tydzień, to już można wywalić ten element i wrzucić coś innego, co ma rzeczywiście znaczenie, aby było zrobione co tydzień. I jeżeli chodzi o strefę domu, to już jest najbardziej taka elastyczna strefa. Tak jak mówiłam już w niektórych tych odcinkach o strefach domu, są tygodnie, w których dosłownie zrobię jedną z tych rzeczy z tej listy. Na przykład w kuchni. Jeżeli na przykład teraz jestem chora, jedną rzeczą, którą zrobię, umyję piekarnik. Albo jedną, jedyną rzeczą to przetrę górne szafki na tydzień. I uważam to za temat zamknięty. Na końcu tygodnia przechodzimy do następnej strefy. I nie chodzi o to, że nie musisz się martwić i nie musisz mieć tego obciążenia psychicznego, kiedy to wszystko będziesz robić, że to musi jeszcze być zrobione. Widzisz, że kuchenka jest brudna, że pianino potrzebuje przetarcia. Nie musisz o tym myśleć, dlatego że wiesz, że w ciągu miesiąca, każdego miesiąca będziesz mieć szansę, aby do tego dotrzeć. I to jest piękno systemu. Jak dopasować do siebie. Przede wszystkim jak przeczytałam pytanie, to od razu pomyślałam, że może jesteś za ostra dla siebie. W sensie
że będą po prostu dni, gdy część systemów po prostu się nie stanie, po prostu nie dojdziemy do niej. I to jest okej. I właśnie to jest piękno tego systemu, że jeżeli nawet nam tydzień cały wypadnie, że tak powiem, że nawet jeżeli nam cały tydzień po prostu chaotycznie poszedł, wszyscy są chorzy, kto wie, czy podróżujemy, to i tak będziemy, wiemy, gdzie wrócić, jak jest czas, aby wrócić. Dlatego trzeba mieć dla siebie łaskę i dużo takiego, takiej cierpliwości. I myślę, że też jest ważne, żeby pamiętać, że celem jest, żeby coś robić i żeby to miało ręce i nogi, mamy system, dlatego że do pewnych rzeczy nigdy nie dojdziemy, jeżeli nie mamy żadnego systemu, a jesteśmy osobami zajętymi, życie się toczy i tak dalej. Nie wiem, czy to jest w ogóle pomocne, co mówię. Chodzi o to, aby podkasać rękawy i wiedzieć, co dziś robimy, gdy możemy to robić. I nie chodzi o perfekcjonizm. Nie chodzi o perfekcjonizm. Kolejne pytanie od mojej Bernatki kochanej. Trzy opcje śniadaniowe. Wspomniałam w jednym odcinku, że mam trzy opcje śniadaniowe, które ciągle powtarzam. I to jest. Pierwsze to jest owsianka, którą robię w Instant Pot i to jest owsianka pełnoziarnista. Do niej dorzucam różne ziarna, jak chia, orzechy, mrożone borówki czy mrożone truskawki, siemię lniane i mleko. I jeszcze dodaję czasami do tego proszek proteinowy, żeby dodać trochę proteiny, w zależności od dnia, co robimy i tak dalej. Druga opcja to jest jajecznica. Czasami dodamy jakiegoś mięsa do tej jajecznicy, kiełbasy, szynki, jak coś jest, jakieś resztki. Czasami sera tartego. Ja uwielbiam pieczarki w mojej jajecznicy. I z jajecznicą często serwuję awokado pokrojone oraz czasami tosta z masłem orzechowym. Najczęściej tosta z masłem orzechowym. Trzecia opcja to są pancakes, które ja robię na zakwasie. Mam taki przepis, który bardzo lubię i ciągle go powtarzam i robię je często właśnie z kawałkami czekolady albo borówkami. To jest opcja, którą zawsze robię w soboty rano i robię zazwyczaj więcej. Czasami po prostu hurtownie robię pancakesów i później to, co zostaje, wkładam do woreczka, zamykam szczelnie, wkładam do zamrażarki i czasami w ciągu tygodnia również używam tą opcję. Kochani, chyba na tyle pytań odpowiem dzisiaj. Zachęcam do wrzucania więcej pytań pod tym filmikiem, jeżeli więcej pytań jest. Wszystkie zapisuję i na pewno do nich dojdę. Na koniec tylko powiem, że dostałam chyba 20 razy to samo pytanie i to było pytanie, jakiego wyznania jesteś? Wspomniałam pod jednym z tych komentarzy, że na to pytanie nie chcę odpowiadać. Nie dlatego, że jestem jakiegoś nadzwyczajnego wyznania, tylko dlatego, że rozmowa o wyznaniach bardzo dzieli chrześcijan i myślę, że wystarczająco mamy podziałów w społeczeństwie i na świecie, aby zostawić tę kwestię gdzieś na boku. Jesteśmy braćmi, siostrami, jeżeli wierzymy w Jezusa Chrystusa. I na tym chciałabym zakończyć. Bardzo Wam dziękuję za wizytę w Domu pod Zorzą, za wszystkie miłe komentarze i za dobre dyskusje i za zachęcanie mnie do tworzenia, bo każdy takiej zachęty potrzebuje. I już zapraszam do kolejnego odcinka w niedzielę.